Politechnika Wrocławska to jedna z najważniejszych i najnowocześniejszych uczelni w kraju. Od lat dynamicznie współpracuje z przemysłem, szczególnie z rozwijającymi się w stolicy Dolnego Śląska branżami informatyczną i finansową. Uczelnia czerpie z dorobku materialnego niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej i kontynuuje tradycje akademickie Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Istnieje od 1945 roku. Na Politechnice Wrocławskiej działa 13 wydziałów, na których studiuje blisko 25 tysięcy osób. Uczelnia zatrudnia ponad 2000 nauczycieli akademickich, w tym niemal 600 profesorów. Studiujący na Politechnice Wrocławskiej mają do wyboru blisko 80 kierunków kształcenia na pierwszym i drugim stopniu studiów, w tym bardzo dużą część w języku angielskim. Studenci korzystają z ponad 400 sal i pracowni wykładowych i ćwiczeniowych, 530 laboratoriów dydaktycznych oraz blisko 120 laboratoriów komputerowych. Na uczelni działa aż 12 laboratoriów akredytowanych. Co roku podpisywane są umowy o współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami oraz jednostkami naukowymi i samorządowymi. Do najbliższych partnerów uczelni należą Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, 3M, LG i Credit Suisse. Politechnika Wrocławska, realizując projekty oraz porozumienia z zagranicznymi instytucjami, rozwija także współpracę międzynarodową. Obecnie uczelnia ma podpisane umowy o współpracy z uczelniami europejskimi na obu kontynentach amerykańskich, w Azji, Afryce, a nawet w Australii. W ubiegłym roku z programów wymiany międzynarodowej skorzystało blisko 400 studentów Politechniki Wrocławskiej, a na uczelnię przyjechało ich ponad 600. To właśnie studenci są najważniejszą częścią każdej uczelni. Ci uczący się na Politechnice Wrocławskiej są wyjątkowo aktywni i kreatywni. Działają w ponad 200 kołach naukowych, agendach kultury i organizacjach, a ich projekty doceniane są na całym świecie. Bolid, zbudowany przez PWR Racing Team, z powodzeniem rywalizuje na słynnych torach wyścigowych w ramach Formuły Student. Roboty skonstruowane przez koło robotyków Konar wiele razy okazywały się bezkonkurencyjne na zawodach krajowych i zagranicznych. Również samoloty bezzałogowe tworzone przez Akademicki Klub Lotniczy regularnie przywożą medale z prestiżowych konkursów. Koło naukowe pojazdów i robotów mobilnych od wielu lat jest europejskim liderem elektromobilności. Uczelnia ma również własną telewizję, Styk oraz stację radiową, Akademickie Radio Luz. Jedną z największych atrakcji nie tylko uczelni, lecz także Wrocławia jest kolej linowa Polinka, która łączy kompleks Geocentrum z kampusem głównym. Politechnika Wrocławska to nie tylko piękny i nowoczesny kampus. Uczelnia jest przede wszystkim krajowym liderem innowacyjności i zdecydowanie dominuje pod tym względem w raportach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.